przechodzimy do kolejnego punktu, projekt Komisji Ochrony Środowiska. Bardzo bym poprosił, że nie ma przewodniczącego pana Konrada o przedstawienie. W sprawie opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych zagospodarowania terenu dla budowy skateparku w Parku Lili Wenedy w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie zamierzenie inwestycyjne pod nazwą opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych zagospodarowania terenu dla budowy skateparku w Parku Lili Wenedy w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Budowa skateparku w Parku Lili Wenedy przyczyni się do poprawy infrastruktury sportowej na terenie dzielnicy Dunajskiej. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos? Ja bym prosił o sprecyzowanie, na jakie lata to jest zamierzenie. Już odpowiem panu. Zamierzenie inwestycyjne jest tak. My opiniujemy samo zamierzenie jako projekt budowlany. Zamierzenie inwestycyjne jest na lata 2013-2014 i to było uchwałą Rady podejmowane chyba rok temu, myślę. Nie pamiętam, kiedy była inicjatywa, ale myślę, że około roku temu to było. I to było wpisane do wieloletniej prognozy finansowej miasta. To zadanie jest wpisane, jest w projekcie budżetu miasta prezydenta, więc myślę, że oczywiście z roku razu to, co Rada tam przeznaczyła, bodajże 80 tysięcy co roku, jeżeli pamiętam. W tym roku, w 2013 80, a w 2014 też chyba 80, o ile mnie pamięć. Nie wiem, czy prace mogą ruszyć 1 kwietnia 2013. Tego, co było napisane w projekcie 1 kwietnia 2013 roku. Tak. Ja dodam może, że jeszcze to opracowanie, ten projekt był konsultowany z młodymi mieszkańcami, którzy będą głównymi użytkownikami tego skateparku. Tak, żeby oni po prostu nam powiedzieli, co im najbardziej pasuje. No i my się do tego i biuro projektowe dostosowało. W ramach oczywiście środków, którymi dysponowaliśmy. Koszty odpowiedzi, jak jest? Już odpowiem panu. Znaczy, bo pan zapytał o zamierzenie inwestycyjne. Na ten moment mamy 160 tysięcy. Natomiast koszt jest znacznie wyższy, bo tam 600 tysięcy było. To bańki. Tak, bo brutto to koło tak. Koło miliona całkowity, powiedział, że być może uda się, to nie wiem, być może w jakimś konkursie dzielnic, no być może gdzieś to się uda. Zadanie jest złożone na lata inwestycyjne 2013-2014, więc nikt nie będzie nam stał na przeszkodzie, jeżeli nie uda się pewne rzeczy zamknąć nawet do 2014, żeby zamknąć w 2015 czy 2016, bo pozwolenie w dalszym ciągu będzie funkcjonować, bo będą prace w 2014 prowadzone, więc można powiedzieć, nawet gdyby w 2015 nie było nic, to w 2016 będzie można dalej kontynuować. Ja średnio 40 tysięcy wyłożę. Czy dołoży, tego nie umiem panu powiedzieć. Będziemy się starać. Będziemy się starać na pewno. Panie Przewodniczący, nawiązaniu do słyszy pana Przewodniczącego, to powiem, że inwestycja została rozłożona na dwa etapy, także w ramach tych środków, które Rada przez na te trzy kolejne lata przeznaczyła na tą inwestycję, zostanie wykonany etap pierwszy, tak żeby był już funkcjonalny dla użytkowników przyszłych. Natomiast kiedy będą środki finansowe na dokończenie inwestycji, no będzie ten etap drugi zrealizowany również pewnie rozłożony na lata. Tak to wygląda. Była wizja lokalna przeprowadzona również w Parku Lili Wenedy. Były szersze konsultacje w ogóle z mieszkańcami właśnie tego terenu, czyli domu przy ulicy Ściegiennego i domu numer Lili Wenedy 11 i 15. W związku z tym, tak jak tutaj Konrad wspomniał, były takie konsultacje przeprowadzane, jak również spotkanie z przyszłymi użytkownikami i projektodawca jakby tutaj dostosował się do tych, można powiedzieć, postulatów przyszłych użytkowników. Na piłkę ręce, jak sądzi? Proszę bardzo, pan Zaburny ma głos. Z tego, co się orientuję, to jakieś sprzeciwy się szykują co do tego skateparku i czy poradzimy sobie z tymi sprzeciwami. Ponieważ tam już się szykuje jakaś grupa, prawda, takich, którzy oprotestowali ten skatepark. Znaczy była kwestia taka, że na tym pierwszym spotkaniu, które było bodajże w marcu, przyszła tutaj jedna, druga pani, które były sceptycznie nastawione do tego. Po tym spotkaniu my wymieniliśmy się numerami telefonów do nich i chcieliśmy na bieżąco informować. Dzwoniliśmy kilka razy, tu pan Rafał może potwierdzić, dzwonił przy mnie do nich. Wczoraj rozmawiałem z jedną z pań właśnie, która... Czy ja powiem panu, tak, jeżeli chodzi o protesty, to każdy... Dlatego czy tam nie wstrzymali inwestycji? Nie, to nie wstrzymali inwestycji. Inwestycja jest projekt, my rozmawiamy też tak uważam. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, wobec czego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Jednogłośnie.
Czyli 19 głosów za. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę odnośnie pozytywnej opinii dla projektu budowlanych.